Na bagnach zamieszkuje dziwaczny ptak z dziobem w kształcie chodaka. Wydaje z siebie piskliwy skrzek, informując inne trzewikodzioby, że to on panuje i żeruje na tym terenie. Jego groźnym piskom towarzyszy dobiegający z oddali ryk dinozaurów. Ptak oczywiście nie poluje na wielkie gady. Upodobał sobie buszujące w trzcinach węże, ryby, jaszczurki i żaby. Trzewikoździób przetrwał nawet zagładę dinozaurów. Jego skamieliny liczą sobie 65 milionów lat, a dziś wciąż poluje w podobnym środowisku. Dawniej był to pospolity gatunek, a obecnie spotkać go można zaledwie w kilku afrykańskich państwach. Trzewikoziób mierzy około 150 cm, a jego szerokie skrzydła są idealnie przystosowane do szybowania nad równinami. Ale najbardziej charakterystyczną cechą tego ptaka jest oczywiście jego dziób. Wygląda prehistorycznie i rzeczywiście nie zmienił się od tysięcy lat. Ogromny dziób mierzy do 23 cm. To sprawia, że jest trzeci co do wielkości wśród dziobów wszystkich żyjących ptaków. Górna jego część jest zakończona ostrym pazurem przystosowanym do polowań. Dzięki niemu ptak chwyta ofiary jednym dziobnięciem. A ponieważ może wybierać z bogatego menu, słynie z tego, że jest jednym z najbardziej przerażających ptaszysk na świecie. Jego metody polowań są równie skuteczne co miliony lat temu i właśnie to pozwoliło mu przetrwać. Żywi się głównie wodnymi zwierzętami, rybami, żabami, jaszczurkami, a nawet małymi krokodylami. Jego prywatny szwedzki stół aż się ugina. O dziwo, do ludzi jest dość pokojowo nastawiony. Dlatego tak bardzo upodobali go sobie ornitolodzy. Ten wyluzowany gostek zwykle stoi w bezruchu i wpatruje się w obiektyw, jak gdyby chciał powiedzieć: widziałem już gorsze rzeczy od ciebie. W płytkich wodach na całym świecie czai się kolejny wyrachowany łowca. Przed wami krokodyl różańcowy. Już na pierwszy rzut oka widać, że to prehistoryczna bestia. Gatunek żyje na Ziemi już od ponad 240 milionów lat. Dawniej był większy. Zasłynął z tego, że pożerał wszystko na swojej drodze, nawet dinozaury. Krokodyl przetrwał wiele katastrof i za każdym razem przystosowywał się do nowych warunków. W toku ewolucji stał się największym znanym dziś specem od survivalu. Do dziś okupuje typowe dla siebie środowisko, czyhając na ofiary, także na ludzi. Krokodyl różańcowy mierzy do 6 metrów długości i ma najsilniejszą paszczę ze wszystkich zwierząt. Siła nacisku jego szczęk jest 30 razy większa niż u człowieka. Nic nie jest w stanie uciec z jego zębatej klatki. Ciało gada chronią łuski i pancerne płyty. Nie ma na świecie zwierzęcia, które odważyłoby się na niego polować, co czyni go tak zwanym drapieżnikiem szczytowym. Krokodyl przystosował się do życia w słonej wodzie, co ułatwiają mu gruczoły solne, czyli coś, czego pozbawiony jest jego kuzyn aligator. I dlatego jest w stanie pokonywać ogromne odległości w morzu. Trasy krokodyla różańcowego biegną wzdłuż prądów morskich. Gad nie boi się przepływać przez siedliska rekinów, nawet żarłacz biały nie chce z nim zadzierać. Krokodyle różańcowe mogą pokonać ponad 600 km i osiągają prędkość prawie 30 km na godzinę. To dobry powód, by nie wchodzić do morza. Kolejne stworzenie w naszym zestawieniu żyje już od prawie 145 milionów lat. Ta mała paskuda żeruje na skórze stałocieplnych zwierząt. Domyślacie się już, o kim mowa? To wasz. Wszy pojawiły się w okresie kredy jakieś 145,5 do 65,5 miliona lat temu. Wówczas żerowały na dinozaurach, a potem postanowiły stać się udręką dla większości innych stworzeń. Obecnie istnieje 5000 gatunków wszy, a każdy z nich upodobał sobie konkretne zwierzę. Żerują na ptakach i ssakach, z wyjątkiem łuskowców i nietoperzy. Szczęściarze. Wszy to tak zwane pasożyty bezwzględne, co oznacza, że nie mogą funkcjonować samodzielnie bez innej formy życia. Ich celem jest rozmnażanie się na żywicielu. Zmieniają nawet kolor, żeby upodobnić się do sierści lub piór stworzenia, na którym żerują. A jakim sposobem wszy przechodzą na ludzi? Cóż, trzeba mieć sporo szczęścia, albo raczej pecha. Zazwyczaj przenoszą się dalej, kiedy umrze ich pierwotny żywiciel. Szukają okazji, by złapać się na lot na gapę z muchą.
chwytają się jej odnóży i takim autostopem trafiają do nowego domu. Na obszarze czterech małych wysp w Indonezji mieszka potężna bestia. Wspomnienie okresu megafauny. Poznajcie warana z Komodo. Gad mierzy do 3 metrów długości i jest mistrzem zasadzek. Jego metoda polowania polega na śledzeniu ofiary, a następnie wstrzykiwaniu w nią jadu. Następnie waran śledzi uciekającą zdobycz, która w końcu zwalnia ze zmęczenia, a on wtedy ją dopada. I w taki sposób udało mu się przetrwać miliony lat. Dziwnym trafem zniknął jednak z wielu obszarów świata. Indonezyjskie wyspy nie zawsze były jego domem. Zamieszkuje je dopiero od 4 milionów lat. Przodkowie warana z Komodo pochodzili z Azji, ale 40 milionów lat temu migrowali na południe do Australii. I to właśnie tam, dzięki rozmaitości pożywienia, gady rozrosły się do tak wielkich rozmiarów. A potem, jakieś 25 milionów lat później, doszło do zderzenia kontynentów Australii i Azji Południowo-Wschodniej. Korzystając z tej okazji, warany rozprzestrzeniły się jeszcze dalej, aż po Timor Wschodni. Wyspy się rozdzieliły, a gady dalej rozwijały się na swoich nowych terenach. Nie miały żadnych rywali i mogły dalej polować według swoich metod. Niestety, australijskie warany zniknęły z powierzchni Ziemi, gdy pojawiła się dla nich konkurencja, a mianowicie ludzie. Kolejny prehistoryczny gatunek jest naprawdę intrygujący, ale nie tylko ze względu na swój wygląd. Pozwólcie, że przedstawię wam ryby celakantokształtne. Naukowcy odnaleźli jedyny dowód ich istnienia w skamielinach. To utwierdziło nas w przekonaniu, że te ryby wyginęły 410 milionów lat temu. Wyobraźcie więc sobie zaskoczenie, kiedy w 1938 roku natknięto się na nie u wschodnich wybrzeży południowej Afryki. To skamielina, która wróciła do życia. Dzięki temu mogliśmy dowiedzieć się więcej na temat tych ryb i poznać odpowiedzi na wiele pytań dotyczących pokrewnych im gatunków. Ryba osiąga do 2 metrów długości i żyje nawet 100 lat. Co ciekawe, ma aż 8 płetw. To najstarsza przedstawicielka gromady mięśniopłetwych. Gatunek jest tak stary, że bliżej mu do płazów, gadów, ptaków, a nawet ssaków, niż do ryb promieniopłetwych. Celakantokształtne są pokryte wytrzymałymi kosmoidalnymi łuskami i mają w szczęce zawias, który pozwala im bardzo szeroko otworzyć paszczę. Nadaje im to prawdziwie prehistoryczny wygląd. Co prawda wyewoluowały nieco inaczej niż ich przodkowie, ale i tak wyglądają identycznie. Dawniej zamieszkiwały płócizny i oddychały za pomocą płuc. Po wyginięciu dinozaurów musiały przenieść się na głębsze wody w poszukiwaniu pożywienia, a płuca zmieniły się w skrzela. I to właśnie ta nowa umiejętność pozwoliła im przetrwać. Cofnijmy się w czasie jeszcze dalej, tym razem o 480 milionów lat. Pewnie w życiu by wam do głowy nie przyszło, że coś, co żyło w tamtych czasach, przetrwało do dziś, ale skrzypłocz nie dość, że wciąż żyje, to jeszcze niemal niczym nie różni się od swoich przodków. Jego ciało pokryte jest grubą płytą z kolcami. Ma 10 oczu rozmieszczonych na całym ciele. 2 z nich służą do poszukiwania partnera, a pozostałe 8 spełnia funkcję fotoreceptorów. Stworzenie ma też długi ogon, który sprawia przerażające wrażenie, ale służy mu tylko od obracania się, jeśli się przewróci. Jest tak wytrzymały, że udało mu się przetrwać wszystkie zmiany, jakie zachodziły na planecie. I choć wygląda, jakby był spokrewniony z homarem, to bliżej mu do pająków i skorpionów niż do krabów i skorupiaków. Jadłospis skrzypłocza obejmuje małże, skorupiaki i robaki, których jest pod dostatkiem na wybrzeżach Atlantyku, Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego. A ponieważ żywi się także wodorostami, to nic dziwnego, że udało mu się przeżyć niedobory żywności powodowane różnymi wydarzeniami na świecie. Skrzypłocz doskonale się przystosował i kto wie, może przeżyje też człowieka. Życzymy mu kolejnych 480 milionów lat.